Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No czy ZSRR, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, zaczyna ożywiać zmartwych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No w Kazachstanie jest poważna sprawa. Ruscy tam weszli na zaproszenie prezydenta, jaka tam jego funkcja jest. No jest to ciekawe, tak? Białoruś również ma wspólny język z Putinem. Także wszystko jest możliwe. Dużo komentatorów na całym świecie, no to opowiada, że pokojowe siły wysłane przez Putina, no ale to zawsze są te pokojowe siły, które weszły do Kazachstanu, nie jest najlepsza sprawa dla Putina. No tyle tylko, no i mówią, że pokazuje jego słabość, że pokazuje to, że nic mu nie wychodzi na Ukrainie, no ale to w sumie to jest coś przeciwnego. To jest to, że nadchodzi taka możliwość, że w tych byłych rosyjskich, radzieckich republikach, tam może po prostu ludzie się zaczynają denerwować i wszystkie te komunistyczne, no ja to lubię używać określenia świnie, no dlaczego? Dlatego, że folwark zwierzęcy, właśnie tak określał tych ludzi, którzy mówią, że wszyscy ludzie, że wszystkie zwierzęta są równe, no ale świnie są najrówniejsze. No i Putin ma swoją jakąś taką strategię wielkorosyjską, no i chce się rozszerzyć z powrotem na te byłe republiki radzieckie. Część ludzi mówi, że ostatnią rzeczą, którą Ameryka powinna zrobić i Rosja, no to włączyć się w to wszystko, no i nie prowokować Putina. No to jest to, co przed II wojną światową mówili o Hitlerze. Chamberlain taki zadowolony był, że pozwolił Hitlerowi wejść do Czechosłowacji, no to później się zrobiła się Polska, później się zrobiła Rosja, Europa Zachodnia, Anglia też. Anglię bombardowały V1, V2. Chamberlain parę lat wcześniej mówił, że to jest jeden wielki sukces. No, ci wszyscy komuniści no, tłumaczą, że Ameryka to no, nie ma tam nic do gadania, tam nie ma żadnego interesu, w zasadzie nie powinna się wtrącać do tego. No i Departament Stanu, Ministerstwo Stanu też powiedziało, że taką poradę i dla rządu, i dla ludności, żeby się troszeczkę opanowali, uspokoili. No, to jest ta makabra administracji Bidena. Biden po prostu pozwoli na to, że Tajwan, Ukraina, teraz Kazachstan, no ja mówiłem parę razy już o Ukrainie i o Tajwanie, no, a tutaj wyskakuje Kazachstan, także po tym Kazachstanie, no to też będzie możliwa Ukraina, no i dla Chińczyków Tajwan, tak, jeżeli Amerykanie będzie dla Moskwy to też nie jest najlepsze, że te wszystkie autokratyczne państwa na dzień dzisiejszy niezależne, ale te dawne republiki sowieckie. To jest duża możliwość. To są duże możliwości dla Putina. On może jednak ustanowić od nowa ten Związek Radziecki. No, był cierpliwy i czekał, a teraz Kazachstan daje mu nowe możliwości, no i daje komunistom w Kazachstanie przyłączenie się z powrotem. No, wcześniejszy prezydent Nursultan Nazarbajew, to on ciągnął to dosyć długo, no ale współpracował z ruskimi, no tam są wyrzutnie atomowe w sumie do tej pory, także to jest w interesie ruskich
żeby to było trzymane. Później po nim był Kasim Omar Tokajew. No i co się stało? No i w ciągu paru sekund poprosił te siły zjednoczone bezpieczeństwa, no bo oni mają taki układ, jest organizacja, gdzie zapewniali siebie nawzajem, że będą sobie pomagać. No ale to miało być tak, że alianci, czy sojusznicy, czy cała ta organizacja, no to miała wkraczać w momencie, kiedy jakieś obce siły ich napadną, ale nie wtedy, kiedy siły wewnętrzne się denerwują. No i tak to się odbywa z komunistami, że umowa jedną, powiedziane drugie, a jest wykonane trzecie. Także ten umowa sojusz ten byłych republik radzieckich, no pozwolił na to, że wojska rosyjskie tam weszły, konkretnie no to tam 2,5-3 tysiąca żołnierzy, no praktycznie rzecz biorąc wszyscy Rosjanie tam weszli, no i Tokajew co powiedział? Powiedział, że strzelać bez ostrzeżenia. Także jeżeli już prezydent daje taki rozkaz, czy takie zezwolenie strzelać bez ostrzeżenia, no to wszystko od razu się uspokaja, tak? No, szczególnie, że obce siły są w tym Kazachstanie, to tam ludzie nie będą reagowali. No, nie będzie dochodziło jakichś takich regularnego ruchu oporu ze strzelaniem, no bo to jest no niebezpieczne. Ruscy w Nagorno-Karabachu, czyli to jest tam w Azerbejdżanie, Azerbejdżan i Armenia, no ma swoje te konflikty, no tak jak w Indiach i Chinach jest ten Kaszmir, no to Armenia i Azerbejdżan, Nagorno-Karabach, no to tam Ruscy jednak pomagają, no i mieszają tam ciągle te konflikty pozwalają trzymać wszystkich w napięciu. Najgorsze jest to, że przy tych konfliktach, jeżeli poprzez wpływ z Kremlina, no to tam gospodarka też nie rośnie. No nie ma jakichś tam inwestycji zachodnich, nie ma chęci tam poprawienia ich życia, no bo tam politycznie no to wszystko jest ciągle niebezpiecznie i ludzie im nie pomogą. Także kto na tym traci? No ci normalni szurzy. Ci normalni szarzy ludzie w tych wszystkich krajach. No i jedynym rozwiązaniem może być tłumaczenie, że trzeba będzie wrócić do Związku Radzieckiego. Jeżeli no kraje nadbałtyckie, no to mają trochę lepiej, te wszystkie Latwia, Estonia, no to oni jednak są pod tym płaszczem, pod tym parasolem NATO, ale jednak to jest to, że NATO im pomaga i oni się tam zadeklarowali. Finlandia też się troszeczkę tam denerwuje, no i jeszcze raz oświadczyła, że wierzy i ma połączenia z NATO. Nawet Szwecja, która zawsze deklarowała neutralność, no ale w czasie II wojny światowej, no to ze Szwecji no to te transporty wszelakie rudy i wszystkiego szły do Niemiec non-stop 24 godziny, 7 dni w tygodniu. No ale troszeczkę się boją Ruskich. No Białoruś i Kazachstan, no to są to są dwa kraje, które kompletnie mogą być włączone z powrotem do ZSRR. Rosja zabrała Krym, praktycznie ma kontrolę nad Donbasem, jeszcze nie napadła, no ale ma kontrolę nad Donbasem. W Gruzji dwie prowincje, dwie
dwie stany, czy tam dwa województwa, jakby to tam ich nazywać, no to już same się zadeklarowały niezależność, no i także tam też jest potencjalnie. W Mołdawii Transnistria, no to też jest część z Mołdawii, też się deklaruje. Także te wszystkie regionalne kawałki krajów, można powiedzieć, czy państw, no potencjalnie idą w kierunku sowieckim, w kierunku ruskiego wpływu. W tych wszystkich krajach no, jest ten ruch narodowy, ten polityczny, oni chcą być niezależni, mają jakiś taki sentyment do własnej tradycji i nie chcą tych Rosjan, no ale interwencja zawsze, czy zabranie ich kraju, no to jest w zasadzie myślą o tym, obawiają się tego, no i dopóki Ameryka czy Europa się nie zadeklaruje, no to co oni mogą zrobić? No, są za mali, żeby coś zrobić. No a teraz za Bidena, Biden po prostu znienacka ma zimne stopy i się zatrzymał. Jedyne co mówi, no to opowiada o sankcjach ekonomicznych. No będą jakieś negocjacje w najbliższych dniach przed Kazachstanem. W sumie Putin wymuszał dosyć sporo. No, było spotkanie Bidena 7 grudnia z Putinem, było 30 grudnia i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie i Europa nie powinni oddawać nawet cala, nie pozwalać na to, żeby Putin wkraczał, no ale realność jest taka, że jednak wkracza. NATO powinno też coś zacząć bronić te kraje i te państwa, które nie należą do NATO, no bo to jednak ignorowanie tego może doprowadzić do dosyć słabych rezultatów, bo będzie eskalacja, no będzie eskalacja. Jak Ameryka, NATO i Europa się nie ruszy, no to ten Tajwan i Ukraina jest na pewno następna. No i czy teraz powstanie z popiołu, czy ZSRR powstanie z popiołu, no dużo zależy od Ameryki. Ameryka dzisiaj już mało co może zrobić, tak? Także wybory będą w listopadzie, te międzyprezydenckie tego roku. Wybory prezydenckie będą 2024, także Putin, Kazachstan, Białoruś mogą sporo zrobić na własne życzenie, no a później może nastąpić Ukraina przeciwko im życzeniom, no i Tajwan chiński. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie gdziekolwiek, na jakimkolwiek kontynencie jesteście. Głosujcie na konserwatystów, głosujcie na partie, które jednak mają przekonania, no te tradycyjne, konserwatywne. Nie dajcie się ogłupić lewackimi mrzonkami, no bo one zawsze produkują smród, brud i ubóstwo. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że już teraz widzicie, że popełniliście pomyłkę. Mam nadzieję, że patrzycie na podatki, na cenę benzyny, na wszystkie tego jego ruchy, na brak rozmowy z narodem, na uciekanie przed telewizją, na rozmowę tylko z wybranymi dziennikarzami. To wszystko pokazuje na to, że to jest jedno wielkie oszukaństwo. No, to oszukaństwo
wypłynie oliwa sprawiedliwa, nam jest zawsze wypływa z tej wody, także że w listopadzie będzie wiadomo, czy to było 86 milionów głosów na Joe Bidena. Zdrowia dla normalnych.